Nieważne. Cześć wszystkim z tej strony Pygy. A to jest kolejny odcinek i kolejna sesja z serii Supra Meiro Galaga i to jest tym razem mamy takie małe zmiany, ponieważ zamiast nagrywaniem OBS Studio nagrywam teraz z tym programem Elgato Game Capture HD. Nie śpi Mario, bo cię okradną. Ty chuju! Nieważne, tak więc no. Powód, dla którego zaczynam tutaj, nie w bazie, jest taki, że trochę nie ogarniałem, jak ten cały program działa i tak dalej, no nie. Bo tutaj widzę w podglądzie, że wszystko jest w 30 klatkach na sekundę, mimo tego, że w telewizorze jest w 60. I musiałem porobić parę testów i wygląda na to, że jednak wszystko jest w porządku. Filmik jest w 60 fpsach, więc jestem happy. Tak więc no. Idziemy kurde ratować piczkę roztropniczkę, ale najpierw potrzebujemy więcej gwiazd w naszych dyspozycjach. Tak więc no. Let's go! Tak więc dzisiejsza sesja będzie trwała pół godziny z tego względu, że no. Dziś mamy wtorek i zaczynam później i pomyślałem sobie, że dobrze by było, a pójdźmy tutaj, dobrze by było kurde zrobić tego let's playa, żeby trochę zaawansować w nim, nie zaawansować, pójść do przodu z nagrywaniem. Mario meets Mario. Jakiś nasz klon będzie? Tak więc no, let's fucking go! Mam też trochę nadzieję, że tutaj widzę czarne paski na tym, na podglądzie. Mam nadzieję, że nie będą wam przeszkadzać. Bo jakoś specjalnie edytować obrazu nie mogę. Tak więc no, a powodem, dla którego nagrywam tym Elgato Game Capture HD, a nie tym OBS-em, jest taki, że boję się trochę OBS-a teraz używać po ostatnim wypadku z Elgato. I właściwie też z tym let's playem, no nie? Wiadomo, kurde, straciłem ze 20 minut gameplayu. O cholera. Pierdzielaj. Ja pierdolę. Jak ja mam go rozpierdolić niby? Gin. Tak nie mogę. Ale to nic, zaraz kurde moje życie odzyskam. O jest, wypierdalaj! Ty chuju jebany, no! Już odzyskałem moje życie. Tak więc no. I przy okazji też zgrywałem kolejny gameplay do kolejnego odcinka, kolejnych krapiszonów. Ja pierdolę! Czemu mi tak do dupy idzie? Dziękuję za monetę. Nie, zgrywałem gameplay z PlayStation 3. I no, nie, jakość OBS Studio nie była zbyt dobra moim zdaniem. Ponieważ no, obraz był zbyt, jak to się mówi, zamazany, niezbyt HD i to było okropne i muszę jeszcze raz nagrać gameplay i przy okazji jeszcze tak pomyślałem, że pewnie to samo jest z Wii. Kurwa. Och, zamknij ryja. 50. Spierdalaj. Mam nadzieję, że umrzesz z przejedzenia. Tak, umrzesz z przejedzenia. Co mi to dało? Nowa planeta. Zajebiście, ale ja potrzebuję... A zresztą możemy tam pójść. Może jakaś dodatkowa gwiazdka się znajdzie.
Spierdzielaj z drogi. Z drogi! O kurde, mam nadzieję, że nie spadnę. No, więc zgaduję, że muszę te wszystkie przyciski poznajdować. Bo jakże inaczej? Tutaj są dwa. Tu jest... O, dobra. Myślałem, że kurde, jak spadnę, to spadnę. I w sumie to tak teoretycznie to nawet ten Game Capture HD całkiem niezła sprawa ze względu na to, że nie muszę się pierdzielić z żadnymi ustawieniami. Bo ten Elgato jest takie sekundowe opóźnienie i muszę specjalnie mikrofon nastawiać i wziąć to opóźnienie pod uwagę i tak dalej, i to jest wkurzające. A tutaj, jako że no, że to jest software od samych ludzi odpowiedzialnych za ten V-Heister, to myślę, że powinno być ok. Tam nie wcisnąłem jednego przycisku. Kurde! Grawitacja! Kamera. Przestań. Osiedl. Myślałem, że mnie zje. Paszą won. Nie smakuje zbyt dobrze. O! Dawaj. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ta kamera mnie denerwuje. Dość tego, kurde, Marian. Mogę. No dobra, jest. Co teraz? Jak to zrobić? O, mam monetę, tam jest. Muszę poczekać. Ja pierdzielę, to takie dezorientujące. Nie chcę po raz kolejny udowodnić, jakim to jestem Marianowym nubem! Aha! Dobra, jest. Jestem bezpieczny na razie. Let's go, motherfucker, let's go! Tak jest! Nie ze mną te numery! I to wszystko mam... Nie, zaraz, jeszcze tutaj są. O nie. Kurde, zjebałem. Chociaż nie. Niekoniecznie. Gdzie jest tam ten jeden przycisk, co ja widziałem i go nie przycisnąłem? Cholera jasna! Juchu. Gdzieś to on tutaj był. No, dziękuję. Myślałem, że spadnę. Tylko tego by brakowało. Tu chyba jest. O, tu o. Tam, gdzie mój kursor. Nie. Ten wciśnięty. Musi być tutaj. Cholerna kamera! No i fajnie, kurde, splaszczyli mnie. Dobra, jeszcze raz. I don't give a shit about te klocki. Tam chyba był. Jestem tego pewien. Ja pierdzielę! Znów mnie splaszczą. Tutaj jest jeszcze jeden. To w takim razie po tamtej stronie? Nie, nie widzę. I to ten też? Natychmiastowa śmierć? Jak mnie splaszczą te skurczybyki? To muszę uważać. Dawaj, Marian! Skacz! Nie, kurde, nie tu! Fucking hell! Tak, dziękuję, tu chciałem. O,
O mój Jezu. Przebacz nam za nasze grzechy. I zachowaj nas od ognia piekielnego. Powiedzcie mi, że przynajmniej za to będzie jakieś 30 gwiazdek. Bo jak nie... Bo jak nie... Tak więc no... Kurwa! Dziękuję. O czym by tutaj pogadać? No, mam następną grę do Let's Play'a, ale ona ukaże się kiedy... Może niekoniecznie kiedy ukończę Mariana, no zobaczymy jak tam moje humory będą wyglądać. O, udało mi się. Tak czy siak, no na pewno już mam pomysł na następnego Let's Play'a. No, następny Let's Play... Następna seria na moim Let's Play'owym kanale będzie z... Dziękuję. Będzie z... Jak ta gra się nazywała? Lisa the Painful RPG. Ponieważ no... ta gra mnie zawsze interesowała. W sumie tak nawet jak się na nią popatrzyłem, to... Kurde, RPG wygląda jak platformówka? Oh my fucking god, co to może być? Sorry. Odbiło mi się. Kurde! No! O, dziękuję. Ja pierdzielę ta kamera. Tak przy okazji, mam nadzieję, że żaden samochód tutaj nie będzie jeździł. Mam też nadzieję, że dobrze mój komentarz nagrywa ten cały program. Bo wyłączyłem ściszanie dźwięku z gry. Ponieważ no ściszanie dźwięku z gry, kiedy ja gadam, ponieważ no nie było to zbyt ładne, że tak powiem. Ja wolę jak gra nie jest ściszona, chociaż z drugiej strony może popełniłem błąd. Chodźmy jeszcze raz się męczyć z tymi cholernymi zabawkami. Ile ja kurde... Nie, zaraz. W sumie są też zabawki dla dorosłych. To by przypuszczał. Kurde. Galaktyka. Zrobiona na podstawie wibratorów, to by było coś. Ej, zabawka to zabawka, nie? Kto się czubi, ten się lubi i się bawi tym, czym chce. W sumie nie chciałbym zobaczyć takiej galaktyki, to by było dziwne. Dawaj mi kurde moje gwiazdki tych halero jedna. Oj, niech zgadnę, tu zaraz padnę, ponieważ nie potrafię go zrób... No dobra, jest. Mogło być gorzej! Wuhu kurde! Słyszeliście go. Marian zawsze wie co powiedzieć. Kurde, bierz tego jednego. O, o! Cholera, myślałem, że będę miał one-upa. Teraz by mi się przydał. Albo jakiś przeciwnik, żebym mógł go splaszyć. Chodź tu, kurde! Dziękuję. Okej. Okay. What the fuck? O, dziękuję. Mimo tego, że życia mi się nie zapisują, tak sobie myślę, żeby zrobić kiedyś jakiegoś Let's Play'a z gry na PlayStation 3. W sumie jest taka jedna, która leży i tak się zastanawiam, czy może zrobić z niej Let's Play'a, czy nie. Właściwie właśnie dlatego leży, bo nie jestem pewien, czy robić, czy nie. Tą grą jest Spec Ops The Line. Słyszałem dużo dobrego na temat fabuły tej gry. I w sumie... Myślę, że ogranie czegoś takiego byłoby naprawdę bardzo interesujące, szczególnie po raz pierwszy. No co jest? Bierz to! Jak ja mogę to wziąć? Moment.
Mejro, kurde, skacz! Prawie. Nieważne. Pewnie muszę coś przestawić. A, już chyba wiem. A, no, okej, już to już ma sens. No dobra. I ten, no i przy okazji, no, w sumie to byłby mój pierwszy FPS na głównym kanale. Wszyscy mogliby zobaczyć, jak bardzo jestem do dupy w strzelanki. To z drugiej strony nie, nie jestem do dupy, jestem po prostu przeciętny. W sumie w Killzone 2 online jak grałem jeszcze dawno, dawno temu. W sumie to jak gram online może z tydzień, no nie? Muszę przyznać, że nieźle mi szło. Ale to tylko dlatego, że w Killzone jest w dwójce jest zajebisty matchmaking. Co mi wielce się podoba, ponieważ ten... Kurwa! Ponieważ ciebie tak jakby transferuje do graczy z podobnym poziomem do twojego. Co oznacza, że no, jako że jesteś noobem, to możesz grać z noobami. A ja jako że byłem noobem, to zgrałem z noobami. I w sumie nieźle mi szło. Cholera. Kurwa! Przypomnę. Nie! Ty pierdzielony pikselowy chuju, jak ty śmiesz! Dobra. Coś mi się zdaje, że tutaj polegnę. Chyba, że... O kurwa. O, one-upa! Chcę one-upa, dawaj mi go! Dobra, już czuję się nieco bezpieczniej. Kurwa, w życiu bym nie pomyślał, że powiem o pikselkowym Marianie takie brzydkie rzeczy. W sumie to ten, na Asku dostałem takie anonimowe pytanie. Czemu wale kurwami, nawet kiedy nie jestem wkurwiony? Otóż no, wale kurwami, ponieważ... Teraz nie walnąłem, bo no... No, czemu wale kurwami? No bo kurde mi się chce! Tak już jestem! Jeden woli powiedzieć motyla noga, a drugi woli powiedzieć klasycznie kurwa i tyle. Poza tym mówienie kurwa jest o wiele bardziej opłacalne, ponieważ za każde przekleństwo rodzi się jeden kotek na świecie. Tak więc, moi rodacy, kurwa! Przeklinajcie tyle, ile wlezie, ponieważ dzięki temu zalejecie cały świat puchatym dobrodziejstwem. Kurw! Dziękuję, już myślałem, że nie do tego. Oh my god! Udało mi się! Nie cierpię tego pikselowego Mariana. Myślisz, że jesteś taki zajebisty? Chcesz mnie kurde zabić, ty idioto! Dobra, jeszcze jedna. W sumie tak sobie myślę, nienawidzę tej galaktyki z zabawkami dla dorosłych. Kurde! Jest chujowa! Wszystko cokolwiek tutaj zrobię, próbuje mnie zabić. Zrespi się! Nie kurwa, nie tam, ty debilu! O mój Boże! Dziękuję. Ja pierdzielę, jak ja wrzasnąłem. Ale nie chciałem pozbywać się mojej szansy na zdobycie gwiazdki, ponieważ ten level jest chujowy. Ile już nagrywam? 19 minut. Naprawdę żałuję, że nie mogę w tym Elgato Game Capture HD ogarnąć, trochę rozciągnąć obraz, ale co zrobisz?
Niestety. Mam, kurde, nadzieję, że przynajmniej ten... czy chce mi się do tej wodnej galaktyki iść? A czemu nie? Jeszcze nie potraciłem dostatecznie życia. Tak przy okazji też zrobiłem kopię tego save'u, więc jeżeli coś by poszło nie tak w tym... z tym całym tym nagraniem, to zawsze mogę spróbować od nowa. W sumie nawet zapomniałem o kopiowaniu. O kurde, wiem co tu będzie. Z tym chujem będziemy się ścigać naszą kopią. Sorry. Tego prawdopodobnie nie widzieliście, bo to było w tych 20 minutach, w których straciłem te dane, nie? A tak czy owak? Dawaj mi muszle, ty kurwo! No więc tak, ściganie się z tym zjebem jest mega wkurwiające. W tym ścigałem się z nim w tej całej galaktyce z pszczołami, pszczółkami, majami, nie? Rozpierdalał mnie za każdym razem. O, widzicie, w ten sposób, jebany chuj. No i ten morał tego taki krótki, niektórym znany, że jak przegrasz wyścig, to tracisz życie. Zamknij ryj, zjebie głupi. Czego kurde się na mnie tak gapisz? Mam lepsze wąsy od ciebie. Ogólnie no, chyba zbyt trudne nie jest. Parę razy to się zrobi i będzie git. Nie będę przez obręcze przelatywał. No, jak widzicie, on debilne rzeczy robi. Zamknij ryj! Nie ze mną ten... Kurwa! Nienawidzę tych jebanych wyścigów! Ale spróbuję jeszcze raz! Bo jestem masochistą! A zamknij ryj, ty... debilo... żerco! Bierz tą muszlę, Marian! Muszlę, kurde! To nie muszla! To ten... skorupa! Ja pierdzielę! Zamknij ryj! Jebać tego chuja! Idę na Nie, zaraz! Mam te łanapy od piczki! Wypierdalaj, ty zjebie gwieździstych, ty zakurwisty! Czekaj, niech ja tylko nazbieram więcej żyć, to cię zajebie. Może obręcze powodują, że szybciej się ruszamy, więc może to nie jest taki zły pomysł, żeby je zdobywać. Ty kurde, jesteś listonoszem, mały zjebie! Zamknij ryj i... Ja pierdolę. Dobra, nieważne. Innego dnia dopadnę tego debila. Masz łanapy dla mnie? Nie, oczywiście, że nie.
walić, to pójdę do jakiejś łatwej galaktyki na razie, bo nie chce mi się rozpierdzielać wszystkiego. Tym bardziej mojego Willota. Let's go here. Ponieważ mogę to zrobić. Nie. Tak jakby wszystko załatwione mam, ale... Nieważne! Zrespił się tamten one-up? Kurde, kamero głupia! Powiedzcie mi, że się zrespił. Zrespił się chyba! Tak. Łaho! No idź! Skacz, Marian! Jeszcze 16 gwiazd! Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze z jakichś 7 w tej sesji uda mi się zdobyć. Byłoby fajnie. Ale czy mi się uda? Tego nawet ja nie wiem. O kurde, tam jest one-up, ale... A walić to, wezmę go. Wiem, że to kuchnia! Zamiast gadać mi, że to kuchnia, mogłeś mi zrobić kanapkę, skurczybyku, i nie obchodzi mnie to, że nie masz kciuków. Ja mam kciuki i co? Nawet nie robię kanapek. Znaczy nie, ja tam robię, Marian to tam nie wiem. Moje kanapki są bardzo pyszne. To jest ta wodna. Niech będzie. Czas się powściekać trochę bardziej. To tutaj te pingwiny były, tak? Tchesecret Undersea Cavern. Ta. Ja pierdzielę, ale gorąco jest, w cholerę. Znaczy no, mogło być gorzej, bo dzisiaj aż tak gorąco nie jest, jak może być. Ale nie cierpię tej pogody. Nie lubię, kiedy jest za gorąco. Więc tak. Gdzie te skorupy są cholerne? On wygląda jak hitlerowiec. Między oczy rozstrzelam. Go! Jest tutaj. Kurde! Znowu to samo. Czemu kurde, jak tą pieprzoną, tego pieprzonego analoga trzymam w dół, to ty płyniesz w górę? Czemu to musi być takie odwrócone? Bierz to kurde! No, to chuja pana! Czemu jestem taki zjebany? No płyń! Dziękuję, nie było takie trudne. O. Need for Speeda zrobiłem i rozbiłem się o kamienie, ale przynajmniej otworzyłem to przejście. Dobra, gdzie jest kolejna skorupa? Albo z drugiej... O, jest! Oczywiście, kurde, że nie wezmę jej tak jak trzeba. Ja właśnie potrafię pływać. Ło, jaskinia, zamknij ryj. Cię zaraz walnę. Powiedzcie mi, że to tyle. Że to już wszystko. Że nie będzie niczego więcej. Że to, że tu będzie gwiazda. Jak zrobię tak. Okej. Teraz muszę przeżyć to. Wezmę one-upa. Nieważne. Ach, ta temptacja była zbyt ogromna. Jest. Dobra, jest. Teraz mogę bezpiecznie pójść. Wiedziałem, że coś takiego zrobi. Tego się nie spodziewałem! No ja pierdolę!
Czy wszystko musi mnie tutaj, kurde, zabijać? Mario, nie ciesz się do jasnej cholery! O chuj! O nie, stój! Nieważne. Szybko, szybko! No. Bo mam klaustrofobię! Nie, to nie jest klaustrofobia. Klaustrofobia to... ten... jak się boisz ciasnych pomieszczeń, a to... to nie... chociaż z drugiej strony, jak się tak splaszczysz, to... można powiedzieć, że jesteś w ciasnym pomieszczeniu! Tak jakby. Tylko że jest bardzo, bardzo płaskie. Dziękuję! O kurwa. No cholery jasnej, te pieprzone gwiazdki są coraz cięższe. Najgorsze jest to, że ja tej kamery nie ogarniam. Ale to no, parę razy się spróbuję i... chodź tu, ty debilu jeden. Masz w oko. No, tutaj jestem, no, chodź. Już? To dobra. Szli! To jak nie? O kurde, muszę uważać. Powoli, ostrożnie. Nie stój! Okej. Dobra, jest. Dobra, nasza. Tutaj. Wezmę tego one-upa. Dobra, jest, było blisko. Myślisz, że mnie zjesz? Jestem ciężko strawny, na pewno ci się odbije to na twoim zdrowiu i wątrobie. To powiedzcie mi, że to tutaj. Tutaj. To tutaj! Tak jest! Ło! Ja pierdzielę, w tej części tylko 3 gwiazdki zdobyłem. Jaki jestem? 3? Może 4? Ile miałem? 42. 3, 4, 5. 3 zdobyłem. Tata. Okej. Zapisz grę. Więc tak. Tak, tak, dobrze zrobiłem. Pomyślałem sobie, co ja kurde robię, ale to przecież nie tutaj nowa galaktyka się pojawiła. Czego się na mnie tak lampisz? Zjem cię, kurde! Ta nowa baza wroga. I don't give a fuck! Komu teraz wpierdol damy? A ty! Nie mogę ciebie otworzyć? Czemu nie mogę? Nie, musisz żółty być, no tak. Lawa reaktor. Okej. Okay. Załatwimy małego gówniarza po raz kolejny. Ponieważ lubię bić dzieci! To nie zabrzmiało zbyt dobrze.